Sofoniasza rozpoczyna się rodowodem proroka. To daje nam sygnał, że prorok musiał być w jakiś sposób wyjątkowym człowiekiem. I okazuje się, że jest potomkiem króla Ezechiasza, który był 12. królem Judy. Wiemy, że liczba 12 jest szczególnie symboliczna dla Izraelitów, ponieważ było 12 pokoleń Jakuba. Rozpoczął ten król też reformę religijną, która miała na celu nawrócić lud wybrany do Boga, oczyścić lud z jego bałwochwalstwa. I ostatecznie król Jozjasz dokańcza tej reformy. Imiona obydwu tych królów mają niesamowite znaczenie. Jahwe jest mocą i Jahwe podtrzymuje. Natomiast imię proroka Jahwe ochrania. Dlaczego na początku tyle o tych imionach i o działalności tychże osób? Dlatego, aby już na samym początku czytania tej księgi zaakcentować tożsamość dziecka, że jestem dzieckiem, które się nie lęka, ale wyczekuje z niecierpliwością nadejścia ojca. Że na początku mojego rodowodu, w moim rodowodzie występuje sam Bóg. Jeśli bez odkrycia dziecięctwa Bożego zaczniemy czytać o Bożym Sądzie w księdze, to może w nas się zrodzić tylko paniczny lęk. Chociażby werset drugi. Całkowicie usunę wszystko z powierzchni ziemi. Lub dalej, wytępię człowieka z oblicza ziemi. Milczcie przed obliczem Pana, gdyż blisko jest dzień Jahwe. No, dość straszne obrazy. Jeżeli nie ma się cały czas w sercu tego, że ja jestem dzieckiem Boga. I dzień gniewu będzie dla nas, należących do Boga, dniem radości. To oczywiście nie znaczy, że mamy bagatelizować swoją winę, swoje grzechy, ale mamy się kurczowo trzymać tej tożsamości dziecka. I wystarczy wspomnieć plagi egipskie. Dla jednego narodu były przekleństwem, a dla drugiego błogosławieństwem. Jeżeli ja wyczekuję ochrony, mocy i podtrzymania od Boga, to nie będę się lękać, bo Bóg, który jest ponad wszystko, jest zawsze ze mną i On nie pozwoli, aby potknęła się moja noga. I ostatnie części księgi, od 9 wersetu, objawiają wielką radość i bojaźń. Tak samo jak Izrael przeżywał to w noc paschalną. Bo Pan tych, którzy do Niego należą, pomimo ich słabości, ochrania. Oddala wyrok, ocala od zła. Możemy o tym przeczytać w wersecie 15. Oddalił Jahwe wyrok na ciebie. Usunął twego nieprzyjaciela. Nie będziesz się już bała złego. Nie bój się, Syjonie. Słowa pełne radości, pełne nadziei. Córka Syjonu będzie krzyczeć z radości w dniu kolejnego przyjścia Pana. A kto jest tą córką, synem, dzieckiem Syjonu, jeśli nie ja? Bo właśnie tam na Syjonie Jezus przez swoją śmierć mnie odkupił. Tam na Syjonie odnowił miłość pomiędzy Stwórcą a stworzeniem. Na nowo uczynił mnie dzieckiem Bożym. Dzisiaj manna słowa chce ci dać do skosztowania smak ochrony i mocy, bo Bóg jest mocarzem, który zbawia.